Anetę ogarniała senność, ale chyba już jest lepiej po piątej kawie. Aneta Chlebica i nasz gość. Tak, a naszym gościem jest dzisiaj dr Iwona Środoń-Sikora, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. A dziś rozmawiamy, proszę Państwa, o czymś takim jak zmęczenie wiosenne. Choć okazało się, że takiego pojęcia jak przesilenie wiosenne, zmęczenie w medycynie nie ma. To informacja dla tych z Państwa, którzy dołączyli do nas nieco później. Pani doktor, no właśnie, nie ma takiego określenia, ale wszyscy tak się czujemy tutaj z kolegami na korytarzu, czy w tak zwanym międzyczasie to rozmawialiśmy. Każdy rozdrażniony, senny to ma troszkę dość. Nie ma takiej choroby, bo takie określenie jest. No bo jakby była... A, nie ma takiej jednostki medycznej. Nie ma takiej jednostki chorobowej. Może pani wpisać, tak że jest. Ktoś zapadł na zmęczenie wiosenne. Jakby była taka jednostka chorobowa, to znaczy, żebyśmy ją musieli leczyć. A my tego nie leczymy, bo my to musimy przeżyć. Tak jak wcześniej mówiłam, prawda, posługując się wszelkimi dostępnymi środkami, przeżywamy to i idziemy dalej w następne pory roku. A samej takiej jednostki chorobowej nie ma. Czyli nie ma się co martwić, proszę Państwa, jeśli jesteście dziś troszeczkę zmęczeni, niewyspani, rozdrażnieni, wszystko wokoło Was denerwuje, to jest to normalny stan rzeczy na czwarty dzień kwietnia o tej porze roku, po tak długiej zimie. Tak, tak. No trzeba powiedzieć, że różne osoby różnie reagują i różnie to przesilenie wiosenne manifestują. Jedni mają problemy z zasypianiem, inni z kolei śpią, gdzie usiądą, tam by najchętniej zasnęli. Jedni są rozdrażnieni, drudzy są spowolnieni. Inni wypadają im włosy, mają problemy ze skórą, z paznokciami, ale to wszystko są przemijające, krótkotrwałe dolegliwości. No właśnie, pani doktor, kiedy ocenić, że są to tylko krótkotrwałe dolegliwości, a kiedy powinniśmy się zaniepokoić? Telefony od słuchaczy świadczyły o tym, że państwo od razu dopatrują się jakichś niedoczynności tarczycy, niedokrwistości, innych problemów. Jak to rozczytać, żeby nie biec od razu do lekarza rodzinnego? Jeżeli dolegliwości utrzymują się przez dłuższy czas, no co to znaczy dla lekarza dłuższy czas? No 3-4 tygodnie. To wtedy należałoby się skontaktować z lekarzem. Albo jeżeli te dolegliwości ustąpiły, a po jakimś czasie znowu się pokazują, to wtedy jesteśmy zaniepokojeni. Jesteśmy zaniepokojeni i na pewno należy się skontaktować z lekarzem. Czyli mówiąc obrazowo, jeśli odespaliśmy, byliśmy zmęczeni, rozdrażnieni, wypadały nam włosy, ale mieliśmy suchą skórę, odespaliśmy, przeszliśmy na dietę, zadbaliśmy o siebie. Tak, wszystko ustąpiło. I wszystko ustąpiło i po dwóch tygodniach wraca, to jest to sygnał, że coś jest nie tak z organizmem. Tak, to jest niepokojące. Pani doktor, na to nasze zmęczenie wiosenne chyba troszkę też sami sobie zapracowaliśmy tym, że nie ruszamy się zimą, nie bierzemy suplementów. Jak to jest? Może podzielmy to zmęczenie wiosenne na grupy wiekowe. Czy możemy mówić o tej przypadłości, czy tym zjawisku u dzieci, u małych dzieci? Oczywiście. U wszystkich istot żywych, u dzieci, u dorosłych, u starców i u wszelkiego innego inwentarza zwierzęcego. Wszyscy przeżywamy przesilenie wiosenne. Żyjemy zgodnie z naturą i to jest rzecz naturalna. Zgodnie z naturą tak jest, podlegamy wpływom natury i przeżywamy. Nie zwracamy takiej dużej uwagi, dziecko jest bardziej senne, no to dziecku pozwolimy się wyspać. My sobie sami nie pozwalamy. Nie pozwalamy na to, żeby być dobrym dla siebie. Starsza osoba podsypia, no to mówimy, no to tak już z wiekiem, no to tak już podsypia. Też pozwolimy jej się wyspać. A my sami sobie nie pozwalamy na to, nie dajemy naszemu organizmowi odetchnąć. Pani doktor, wróćmy jeszcze na moment do dzieci, bowiem dzieci zwracają naszą uwagę. Czyli jeśli dziecko jest też zmęczone, to też nie jest to niepokojący objaw, czy też powinniśmy sięgnąć po mikroelementy, po witaminy, więcej z tym dzieckiem wychodzić na świeże powietrze, zachęcić go do jakiegoś ruchu, do jakiejś aktywności fizycznej? Tak, tak. Jeżeli chodzi o dzieci... Kiedy? Przy jakich objawach? Jeżeli chodzi o dzieci, nie uważamy, ażeby sezonowo suplementować dzieciom witaminy. W zasadzie pilnujemy diety, a przecież dzisiaj wszystkie soczki są witaminizowane. Wszystkie tam jakieś kaszki czy inne potrawki dla dzieci są witaminizowane. Więc ażeby im jeszcze dostarczać, suplementować w tabletkach czy w jakichś innych kropelkach, absolutnie nie. Czyli zdecydowanie
nie pani odradza tutaj sięganie po te wszystkie reklamowane witaminy, suplementy dla dzieci, ruch, też junior, baby, tylko dobra dieta. Tylko dobra dieta. Dieta i ruch na świeżym powietrzu. Osoby starsze mogą nas też zaniepokoić, zachowują się nieco inaczej o tej porze roku. Co powinno nas zaniepokoić? Jakie objawy? Trzeba tym osobom starszym dać czasu. Ogół osób starszych wszystko przebiega trochę dłużej i trochę inaczej niż u osób młodych. Trzeba im dać czas, pozbierają się, wyjdą z tego i będzie wszystko dobrze. Witaminę D3 w zasadzie u osób starszych suplementujemy dzisiaj przez całą zimę. Czyli lekarz rodzinny nieco wcześniej już zakłada, że będzie brak tej witaminy i już należy myśleć o tym w grudniu, styczniu? Tak jest, ale też należy polecić osobie starszej wyjść przed dom, usiąść na ławeczce, wystawić twarz do słońca, trochę więcej się poruszać. Czyli nie bać się, takie proste metody, proszę państwa, powodują, że poczujemy się znacznie lepiej. No i ostatnie pytanie, pani doktor, co o tej porze roku powinno się znaleźć na talerzu każdego z nas, jeśli czujemy się rozdrażnieni, zmęczeni i czujemy, że no, powinniśmy uśmiechać się do słońca, tu siły brak? No, powinno się znaleźć wszystko, wszystko po troszeczku. Zaczęłabym tak od tego, że może więcej surowizny. To znaczy? To znaczy więcej jarzyn, surówek więcej. No i oczywiście więcej białka, bo to nasza odporność. Natomiast jakie białko, no to już pozostawiam do wyboru, czy to będzie białko z nabiału, czy to będzie białko zwierzęce, no to już do wyboru konsumentom. Natomiast jest teraz taka, z innej beczki, to jest pani redaktor, temat na następne spotkanie. Taka teoria mikrobionu. Okazuje się, że w naszym organizmie mamy prawie 2 kilogramy bakterii, które z nami współżyją, współpracują i pomagają nam przetrwać różne właśnie takie słabsze okresy. Tak, to jest wielka hybryda o 1000 głów i teraz jest bardzo dużo takich teorii, na przykład, że osoby, które są podatne na przykład na depresję, mają mniej bakterii, tak zwanych psychotropowych, które na przykład serotoniny wytwarzają, że na przykład osoby, które mają problemy z przewodem pokarmowym, mają mniej bakterii, które w tym przewodzie pokarmowym dostarczają takich, a nie innych składników. I rozumiem, że zmierza pani doktor do tego, że należałoby tą hybrydę, te bakterie wspierać odpowiednią dietą. Tak jest. I właśnie w tym celu konieczna jest dieta z warzyw surowych, konieczna jest dieta z białka, no i konieczna by była od czasu do czasu wsparcie tego przewodu pokarmowego jakimiś jogurtami. Bez przesady, codzienne i w dużych ilościach dręczenie się jakimiś, no nie będę wymieniać nazw, bo to nie o to chodzi. Ale od czasu do czasu należy o tym pamiętać. Ale należy pamiętać, żeby sobie wypić czy jogurt, czy maślankę, czy kefir, żeby wspomóc ten przewód pokarmowy. 32 205 102 2. Jeszcze przez kilkanaście minut do państwa dyspozycji nasz dzisiejszy gość, dr Iwona Środoń-Sikora, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. A dziś mówiliśmy, proszę państwa, o zjawisku, jakie zdarza się każdemu z nas, to przesilenie wiosenne. Nie jest to nic strasznego, nie trzeba się martwić, choć jak mówiła pani doktor, kiedy te objawy nie miną po 2 tygodniach, wtedy wybieramy się z wizytą do lekarza. Czy pani doktor poświęci nam jeszcze kilka minut, bo telefon już dzwoni? Przypomnę, tak, 32 20 51 022. A naszą rozmowę będą państwo mogli odsłuchać jeszcze, zaglądając na naszą stronę internetową, do czego gorąco zachęcamy. Nasz adres, przypomnę, to www.radio.katowice.pl. A tymczasem za uwagę dziękuję. Aneta Chlebica. Do usłyszenia. Dziękuję. Radio Katowice.